Dzień dobry wieczór, witamy w podcaście Making Key Sisters. Są dzisiaj ze mną Vicky z Olą. Cześć. Hejo. Dzisiaj sobie porozmawiamy o BDSM i o seksie. Czy to zawsze musi się łączyć? I dlaczego Nie. nie? Nie. To zależy. Ja wiem, że teoretycznie BDSM jest po to, żeby seks był lepszy. Żeby potem było fajniej. No a nie może być fajnie, jak się robi BDSM razem z seksem? Jakby w jednym momencie, żeby się to działo? Nie, no tak, ale nie zawsze musi się też łączyć z seksem, tak? Ogólnie rzecz biorąc tak, powinien w pewien sposób, bo on jest po to, żeby ci było dobrze, ale z drugiej strony nie musi, tak? Tak, bo można robić BDSM bez seksu. Tak, znaczy inaczej. To tak jak z Fej kiedyś rozmawiałam, ona ma na przykład na tyle dobrze, że ona nie potrzebuje seksu, bo ona na przykład dochodzi w trakcie sesji, bez penetracji. Wiki właśnie na moją odpowiedź powiedziała chyba ty. Znaczy i to też widzicie, na przykład rozgraniczenie pomiędzy dominującą kobietą a dominującą mężczyzną też jest takie dość ciekawe, bo większość dominujących facetów nie wyobraża sobie sesji BDSM bez penetracji. W momencie, gdy większość domin, jeśli jakakolwiek penetracja będzie występować, to z reguły będzie penetracja w stronę uległego partnera. A tutaj to bym nie generalizowała, bo ja mam dokładnie odwrotne doświadczenia i dokładnie odwrotnie słyszałam od właśnie dominujących kobiet i dominujących mężczyzn. W sensie jakby ja mam wrażenie, że to bardzo zależy od osoby i tego, jakie ma podejście do klimatów. Najzwyczajniej w świecie. Z mojego jakiegoś takiego doświadczenia też to wynika tak, że w sumie nie jest tak, że faceci zawsze potrzebują tego seksu, jeżeli jest klimat. Okej. Ale z drugiej strony, tak jak się słyszy, zobaczcie, że głównie jakby zazwyczaj w kwestii tych komercyjnych domin się słyszy, że właśnie, że jakby one prowadzą całą sesję bez penetracji. A ja nie słyszałam o komercyjnych mężczyznach dominujących, więc może też z tego wynika jakby ta informacja. Może, znaczy powiem ci tak, to chyba przy sznurkach rozmawialiśmy o tym, że na przykład w Japonii możesz sobie iść do baru i kupić sobie wiązanie, nie? Podwieszanie czy cokolwiek, nie? W Japonii jest to dość popularne. To... No tak, 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 tak. Gadaliście o czymś takim faktycznie. Zresztą to było fascynujące, że coś takiego można zrobić. Idziesz i sobie kupujesz sznurek. Tak, no a widzisz, kolejna rzecz. Czemu jest więcej komercyjnych domin? Przynajmniej według mnie. Dominujących kobiet zawsze było mniej i zawsze brakowało dominujących kobiet względem uległych mężczyzn. W momencie, gdy, nie wiem, znowu, że dominujących facetów względem uległych kobiet jest za dużo. No i może mnie tutaj, wiesz, zeżrą wszyscy, ale stwierdzam, że to jest kwestia naszej natury najzwyczajniej w świecie. No bo skąd wynika taki jak podział? Jak najbardziej tak. Wiesz, ja tutaj nie twierdzę, że jest inaczej, no bo jednak facet powinien być facetem. W większości przypadków to tak wygląda i większość kobiet też by chciała faceta z krwi i kości, który, wiesz, za włosy i do jaskini. Czemu się ciągnie kobietę za włosy, a nie za nogi? Bo inaczej się piasek nasypie. No, ale mnie się też wydaje, że jakby cała sytuacja tego łączenia BDSM i seksu wynika z tego, że część ludzi, to zależy od tego, jakie masz podejście, bo część ludzi klimat traktuje jako dodatek do łóżka, no i wtedy ten seks jakby automatycznie występuje, bo elementy klimatyczne są dodatkiem do seksu, ale jeżeli typowo jakby potrzebujesz klimatu jako klimatu, czyli elementów, nie wiem, tam jakiegoś pierdolu, jakiś zabaw około seksualnych, to nie potrzebujesz tego seksu. I jeżeli się z kimś umawiasz na sesję, takie typowo właśnie klimatyczne, to często tego seksu nie ma w ogóle. No ja ci powiem okej, okay, tak, jak najbardziej, ale ja na przykład jak właśnie się umawiałam na stricte wpierdolenie komuś, albo jak mam teraz młodego i wiesz, coś się dzieje, to mnie to nakręca.
Mnie to nakręca i ja, jak wiesz, jak ktoś potem idzie do domu albo nie dzieje się później nic, to mnie jest smutno i źle. No wtedy frustracja rośnie bardzo duża. W sensie, bo ja mam... Tak jakby ktoś... Tak, pokaże ci ktoś lizaka przez pół wieczora, a potem no, nie dostaniesz, nie? Okej, okay, ale czy seks to tylko penetracja, czy seks to wszystkie, nie wiem, robienie sobie orgazmu, wszystkie inne aktywności seksualne? Nie, wszystkie inne też tak na dobrą sprawę, nie? Przynajmniej według mnie, to nie musi być penetracja. Bo mojej nieżonie właśnie teorie poszły się pieprzyć, bo ona chyba sądziła, że tylko jak członek ląduje w pochwie. To wtedy jest seks. Seks oralny to też jest seks. Palcóweczki to też jest seks. Dokładnie. Nie! To, nie, to tak jak ostatnio miałam sytuację, wszystko fajnie, gdzieś tam, wiesz, pobawione i tak dalej. Kończyło się na tym, że ja dostałam piękną minetę, a ten się na, po chyba godzinie mu się przypomniało, a czy jakby mógł. A ty teraz idziesz do domu. Ja swoje dostałam. Także... Dla mnie jest niewyobrażalne, żebym miała robić jakieś rzeczy i żeby potem się nic nie działo, a z drugiej strony zdarzało mi się robić BDSM-owe rzeczy, które jakby w konsekwencji nie niosły ze sobą nic. W sensie, no radziłam sobie no, potem sama. Tak, znaczy ja powiem tak, z mojego punktu widzenia takie BDSM-y bez seksu jak najbardziej, szczególnie na początku relacji. Albo na początku drogi, jak nie wiesz, gdzie są twoje granice, nie wiesz, co lubisz, chcesz spróbować i tak dalej, to jest najlepsze, żeby wiesz, a to spróbujemy w pierdolu, a to spróbujemy w wosku, a to spróbujemy czegoś, ale bez umawiania się na seks przy okazji, czy jeśli wyjdzie, bo będzie ochota i będzie gdzieś tam ustalone, że w razie czego okej, okay, spoko, ale nie łączyłabym po prostu tych pierwszych spotkań, szczególnie początkowych, z seksem. No chyba, że ktoś wspólnie eksploruje na zasadzie, a przypnijmy się do łóżka i to są początki BDSM, no to okej. Okay. Ale tutaj dobrym przykładem właśnie jest fej, tak? Bo to jakby zależy, z czego czerpiesz satysfakcję. Jeżeli ten seks jest ci potrzebny do tego, żeby czerpać satysfakcję ze spotkania, no to zazwyczaj odbywa się ten seks przy klimacie. Ale jeżeli czerpiesz satysfakcję z czegoś innego, to w sumie nie jest ci potrzebne. Tak, no ale to wiesz, ale to tak, też tak jak ja mówię, nie? Dobra, nawet jeśli to ci robi dobrze w głowie i chcesz penetracji, to bądźmy szczerzy, jeśli jesteś na początku swojej drogi, czy spankowej, czy jakiejkolwiek masochistycznej, czy po prostu uległej, czy bycia medelkiem i tak dalej, i robi ci to dobrze w głowę i masz ochotę dojść, to najpierw jednak rób to powoli, bez seksu, żeby dowiedzieć się najpierw, gdzie jest twoja granica. No tutaj też ważnym jest, żeby zaznaczyć, że to, że jesteś tą uległą stroną, to wcale nie oznacza, że strona dominująca ma prawo brać to, czego chce. W sensie to trzeba wcześniej ustalić. To, ja przypuszczam, że już o tym rozmawiałyśmy nie raz, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć. Ale tak czy inaczej trzeba to zaznaczać. Dominujący mężczyzna czy dominująca kobieta nie są Bogiem i wyrocznią. No i że masz prawo powiedzieć nie, spierdalaj, tam są drzwi. Wiesz, ale to jest takie, że szczególnie tak jak ja teraz się z młodym spotykam, młodym, mogę go nazwać młody, bo ma 23 lata, więc on jest naprawdę świeżynką w tym wszystkim. Miał chyba tam, nie wiem, dwie przygody jakieś około klimatyczne. I jego świadomość jest taka, to co przeczytał w internecie, gdzieś tam dobrze, sporo przeczytał, nie mogę powiedzieć, że nie żyje jakąś, nie wiem, fantazją seksualną, chociaż on uwielbia 50 twarzy Greya, ja już mu wytłumaczyłam, że nie. Nie będziemy tego nigdy razem oglądać, ale u niego lepiej jest wprowadzać elementy, nie wiem, powoli gdzieś, nie wiem, po podwieczorku, że tak powiem, zrobić coś, żeby się zapoznał, nie wiem, jak koło iglaste działa na przykład, albo jak działa taśma do bondażu, co ci mogę z tym zrobić, nie? Albo jak cię bolą klamerki, tak wiesz, stopniowo pokazywać mu różne elementy, zamiast stwierdzić, dobra, dzisiaj będziesz związany, będziesz robił za podnóżek, coś tam, a potem siądę ci na twarzy, nie?
No, ja rozumiem, do czego ty dążysz. Do tego, że wszystkie klimatyczne jakieś rzeczy, które robimy, niosą za sobą z reguły dość duży bagaż emocjonalny, taką bombę emocjonalną w sobie. Dokładnie. No i w momencie, kiedy tych emocji jest tak strasznie dużo, szczególnie kiedy zaczynamy, ciężko jest wyłapać, gdzie będzie za dużo. Gdzie potem się rano budzi człowiek, wiecie, to z takim, nawet może nie kacem moralnym, tylko taki wychechłany na wszystkie strony i stwierdzający, no, że, tak, że to za dużo. A dodaj do tego orgazm, który też tak na dobrą sprawę łączy ze sobą bardzo wiele. Prowadzi cię, wiesz, we wszystkim, tak, nie? Także to może być takie bardzo mocne, no. Ja uważam, że największą taką podstawą, najważniejszą podstawą jakichkolwiek aktywności klimatycznych, czy z seksem, czy bez seksu, jest to, że to wszystko powinno się ustalić przed rozpoczęciem robienia czegokolwiek. Właśnie ze względu na te emocje. To jak najbardziej. Ze względu na te emocje, na to podniecenie i z mojej perspektywy ja bym tego nie negocjowała w trakcie. W sensie, że jeżeli na przykład ustalamy, że robimy tylko aktywności klimatyczne na zasadzie spróbujmy wosku, ale robimy tylko wosk, to w trakcie wosku nie ustalajmy, że będziemy jeszcze robić seks. Bo taka osoba może być na haju endorfinowym ze względu na ten wosk, który jej się spodoba i zrobi coś, czego na drugi dzień będzie żałować. No to jest też swoją drogą, tylko to wiesz, to byś musiała mieć albo pewność, że ta uległa, albo ta dominująca strona będzie w 100% odpowiedzialna. Bądźmy szczerzy, nigdy żadnej z was nie poniosło. Żeby to raz. Dokładnie. W sensie, wiadomo, że rozmawiamy o sytuacji idealnej. Tak. Natomiast jeśli się trafi tak, że do kogoś to dotrze i nie zrobi czegoś naprawdę durnowatego, no to by było super, bo jakby żadnej z nas się krzywda nie stała, żyjemy, jesteśmy tutaj, bo znałyśmy podstawy bezpieczeństwa, no a co z nimi robiłyśmy, to już jest zupełnie inna kwestia. Ja też je znam i też dalej czasem robię głupoty, jak mnie poniesie. To jest trochę kwestia tego, że staramy się sprawić, aby ludzie uczyli się na naszych błędach. Tak, ale dobrze wiecie, że są takie momenty, nieważne jak ktoś jest doświadczony, oczytany i tak dalej, i jest świadomy tego, że ta granica powinna być nieprzekroczona, a będzie taki moment, gdzie przechodzicie po prostu tą granicę gdzieś tam w sobie, wie, wszystko się zaciera, dziękuję, do widzenia, jesteście w innym świecie, nie? To tak jak kiedyś porozmawiałem sobie o subspace i downspace, nie? Jest taki moment, gdzie świadomość odchodzi po prostu w siną dal. No bo wszystko jest dla człowieków. Jakby tutaj nie ma się z tym co sprzeczać. I w momencie, kiedy człowieka ponosi, wiesz, czasem w trakcie może się nagle okazać, że kurczę, szkoda właściwie, że nie ustaliliśmy czego innego, dobra, idźmy w to, ale bierzesz za to odpowiedzialność. W sensie, żeby potem nie było kolejnych dram na fetku na temat tego, że o Boże, zostałam zgwałcona, bo mi wsadził palec w dupę, mimo że sama o to prosiłam. Wiesz co, to też niektórym może się wydawać, że właśnie, gdzie jest ta granica po pierwsze, której nie powinno się niby przekroczyć, nie? Nie ma. I nie ma. Sam sobie ją ustalasz. Tak, dla każdego jest inna. Tak jak ja właśnie teraz mówię, tak jak ja mam teraz młodego, ja nie powinnam się bawić ze świeżakami, bo to jest czasem naprawdę abstrakcja, bo próbujesz coś pokazać i tłumaczysz młodemu, że nie jesteś gotowy. A on ci usilnie będzie wmawiał, że on jest. Wy człowieku, wyciągnęłam na przykład koło iglaste i ja mam dwa różne, bo mam pojedyncze i mam taką piąteczkę, którą bardzo lubię. I on mi zaczął piszczeć przy piątce, jakbym go ze skóry obdzierała, więc stwierdziłam, że dobrze, zejdziemy do niższego poziomu. Wzięłam jedynkę, zaczął krzyczeć jeszcze głośniej, bo to jeszcze bardziej boli. I najlepsze jest to, że jak mu uświadomiłam, wytłumaczyłam mu po ludzku, że to wcale nie boli, dałam mu przyrząd do ręki, pokazałam, że to wcale nie jest takie nie wiadomo co. I wiesz, po godzinie czasu on do mnie, że on jest gotowy, on może jeszcze raz. Ja mówię, dzisiaj twoja psychika nie jest na to gotowa, spróbujemy następnym razem.
jak się zobaczymy ponownie, takie, ale bo ja chcę. No to dlaczego mówisz, że ty się nie powinnaś brać za młodych, jeśli jesteś w stanie mu takie rzeczy wytłumaczyć? Właśnie jesteś idealną nauczycielką do takich rzeczy, bo ja bym była okropna i w tym momencie jakby mi tak ktoś truł dupę, że czegoś chce, to bym mu to zrobiła i to tak razy dwa, ale tutaj moje sadolskie zapędy się tak, odzywają. Ale potem ja będę miała taki dzień, że ja dojdę do tego, do swoich granic możliwości, że ja zrobię, co mi się żywnie podoba. Ja zrobię, co mi się żywnie podoba. Już mieliśmy taki jeden wieczór. No i takim jest też warto mówić o tym, że no nie zawsze się potem musi kończyć seksami. To tak jak w sznurkach, nie? Że też nie zawsze to, że z kimś się umawiasz na nawiązanie, musi oznaczać zgodę na seks. A to, że komuś dupę wystawiasz do bicia, nie musi oznaczać zgody na seks. Dokładnie. Właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest generalnie tak, że ten seks i ten klimat się łączą, ale to nie jest obligatoryjne, w sensie takim, że to nie jest przymusowe i to nie jest tak, że jak się robi klimaty, to trzeba robić seks. Nie, tak myślę o tym, ile tyłków lałam i nie ze wszystkimi uprawiałam seks z tych, których lałam, więc bo tak to tych partnerów to było, o lesu, lista byłaby długa. Z moim sobie nie przypominam, żebyś robiła seksy, a dupę mi znałaś. Kurwa, ty masz ciężką rękę, chciałabym przypomnieć. Jakby wszystkim, którzy chcieliby się z tobą umawiać, uważajcie. Ale czemu by to zawsze... Ja nie, skąd wy to bierzecie? Z kontyngentu. Masz ciężką rękę, taki jest fakt. Tak samo jak Fej na przykład też ma ciężką rękę, paskuda. Potwierdzam, widziałam. I uwaga, i tutaj klimaty między mną a Fej, nazwijmy to klimatami, też nie łączyły się z seksami między nami. I było fajnie. Nie, okej, ale powiem ci, że tak jak zaczęłaś z tą ciężką ręką, ja nie wiem, skąd wy to bierzecie. Znaczy, ja słyszałam też od paru osób. I nie każdy twierdzi, że mam ciężką rękę. Widać, ja mam delikatną dupkę. I paru innych facetów też? Dlatego to bym nie powiedziała, że Wiki ma delikatną dupkę. Jak to nie? Może dlatego też jest mi ciężej masochistę dobrego znaleźć. Może, ale widzicie, czyli znowu jest przykład tego, że mimo, że działy się jakieś klimatyczne rzeczy, kurczę, nawet między nami, to nie oznaczało, że musimy od razu iść do łóżka. Było fajnie, ale that's it. A palcówka to nie seks. Olka, ty nie gadaj takim bzdur. Okej. Okay. Nie, znaczy nie, bo ja tak myślę tak na dobrą sprawę, ile osób chociażby na imprezach lałam i nie lądowałam z tymi ludźmi potem w łóżku w żaden sposób. No, a różne rzeczy się dzieją na imprezach. W sensie dzieją się woski. Sama osobiście polewałam ileś osób woskiem. I jest to klimat. Albo tyłek biłam i jakoś do łóżka tych ludzi nie zabierałam. Ale myślę, że to też jest różnie, jakby to zależy od tego... Od sytuacji, od miejsca. Tak, czego oczekujemy. Czy szukamy relacji, czy może właśnie idziemy na imprezę się pobawić najzwyczajniej w świecie. I trafia się ktoś, kto mówi, hej, chodź tutaj, zbiję ci tyłek i jest fajnie i na tym się to kończy. Zależy od momentu, od ludzi, od tego, czego się wzajemnie od siebie oczekuje. Nie, to też jak najbardziej, ale tak powiem wam, myślę, że wiecie, wszyscy tak, ci, co są spoza klimatu, na przykład uważają, że jak słyszą BDSM, to zaraz będą gwałty w łóżku, rozczłonkowywanie, obcinanie rączek, nóżek, trzymanie kogoś w piwnicy i kupę innych rzeczy, nie? No przecież ja Wiki wypuszczam tylko na ten podcast, tak to ją trzymam w skrzyni. A to nie na odwrót? No widzisz, to się teraz dowiaduje ciekawych rzeczy. Ale to o tym, że ludzie tak widzą BDSM, to wiemy przecież nie od dziś. Nawet biorąc pod uwagę to, Patrzek, szukałaś miejsc na imprezy. Oj. W jaki sposób są widziani ludzie klimatycznie, że to samo zło, mrok i występek jest przeciwnie. Znaczy, czy przeciwnie? Zależy, no, w każdym środowisku znajdą się
Wyjątki. Tak, zbuki takie. Nie zboki, tylko zbuki śmierdzące. Tak, znaczy powiem tak, że są ludzie, znaczy teraz też inaczej się na to trochę patrzę, bo wiesz, ludzie mają trochę świadomości pokrejowej, a gdzieś tam to gdzieś rośnie troszeczkę w ludziach, nie? Nie ma aż takiego problemu. Kiedy oni dotrą do tego, że to też jest trochę inaczej, bo powiem tak, no klimat w Niemczech wygląda jeszcze inaczej, nie? To co, ja wam powiem tak, mi brakuje tego, jak wyglądała społeczność w Polsce i tak dalej. Mi osobiście tego bardzo brakuje w Portugalii. Brakowało mi tego w Niemczech, w Portugalii mi tego brakuje jeszcze bardziej. Mimo tego, że to jest taka purytańska społeczność, mimo wszystko, która jest wycelowana tylko w pięknych masterów i super turbo śliczne uległe? Powiem tak, imprezy BDSM-owe w Portugalii wyglądają jak imprezy BDSM-owe w Polsce 10 lat temu. Z czego tutaj jeszcze na dokładkę, faceci są traktowani jako drugi sort, bo każdy to przecież przychodzi tylko po to, żeby zaruchać. Nieważne, uległy, dominujący, nieważne, przychodzi tylko laskę znaleźć, więc wszyscy są odcięci. A kobiety oczywiście, jak już wiesz, jak już są dopuszczone, to bułkę przez bibułkę i nie wiadomo co jeszcze. Łatko. Imprezy są wetowane. Jak chcesz przyjść na imprezę, musisz się albo powiedzieć, kim jesteś, skąd jesteś, dlaczego chcesz dołączyć do tej konkretnej imprezy i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i miałam dyskusję ostatnio z chłopakiem, który organizuje kółko dyskusyjne, bo inaczej tego nie nazwę, klimatyczne kółko dyskusyjne, który też wetuje ludzi, którzy przychodzą na imprezę. Się go pytam, jak? Ja mówię, że no już nieraz w Portugalii się działo, że ktoś przychodził właśnie, siadał obok, żeby się dowiedzieć, o czym rozmawiają, żeby ich palcami powytykać, żeby poplotkować i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, dla mnie, gdzie prowadziłam 7 lat imprezy w Polsce, jest to nierealne. Przez 7 lat nie miałam ani razu imprezy, która byłaby stricte na zapisy z wetowaniem ludzi i przez 7 lat tylko 2 osoby zostały zbanowane z wrocławskiego towarzystwa. A wiecie, ile osób się przez wrocławskie towarzystwo przewinęło przecież? No, cała masa. Setki. Ale to brzmi paskudnie. W sensie, mnie by się już nie chciało. Znaczy, ja się śmieję, bo ja organizuję pikniki i ja organizuję pikniki po mojej stronie rzeki, bo ja nie mieszkam w Lizbonie, tylko w miasteczku obok Lizbony. To, żeby przyjechać z Lizbony do mnie, do parku, wetuje ludzi samo z siebie. Bo to jest włożenie godziny czasu dojazdu z Lizbony, żeby dotrzeć na piknik. No, jak im się nie chce, to ich sprawa. Do tej pory tylko znajomi praktycznie przychodzą. No to skoro ty się tak tam organizujesz, to się wprawiaj, bo tu 10. SIK czeka. Żeby to było takie proste. To nie ma się co śmiać, bo ostatnio byłyśmy na warsztatach sznurkowych i doszłyśmy do tego, że osoby, które w tej chwili przychodzą na imprezy, to są osoby, które jak były pierwszy SIK, to jeszcze na chleb mówiły pep. Dlatego jest niezbędny ten 10. SIK. Jak mi się życie poukłada, to przemyślę to. Ale odbiegłyśmy od tematu bardzo, bardzo mocno w tym momencie. Nieprawda, bo wtedy możemy ze sceny zrobić pogadankę na temat bezpieczeństwa w BDSM-ach dla tych wszystkich młodych świeżynek. To na pewno, to już wiesz. Ja już komuś proponowałam, żeby podcast wystąpił właśnie jako atrakcja na jakiejś imprezie, tylko nie pamiętam, z kim to rozmawiałam. Ale to by było cudowne. Wtedy mogłybyśmy nawet na scenie pokazać, że robienie razem BDSM-ów nie oznacza seksu. Daję moją dupę do tego. Ale wracając do tematu seksu, to też trzeba pamiętać o tym, że to też o czym będę chciała zrobić też odcinek, że do analu wypadałoby się przygotować. Seks seksem, ale szczególnie jak ktoś próbuje w anal na sesji, to po pierwsze powinien mieć zgodę drugiej osoby, że na pewno jest zainteresowany. Ta osoba powinna być przygotowana i też mieć świadomość, jak to będzie wyglądać, nie? To już idziesz bardzo daleko.
Nie, nie idę bardzo daleko. Wyobraź sobie, że co drugi facet, który chce się umówić na sesję z Domino, czy po prostu na cokolwiek, liczy na to, że będzie w grę wchodził pegging. Tak, na pierwszym spotkaniu? Miałam parę takich, że ofert, że bo ja bym się chciał umówić na co? Na pegging. Ich nic innego na przykład nie interesuje. I teraz sobie wyobraź. Umawiasz się z takim facetem i on nie ma świadomości totalnie, jak to powinno wyglądać. I dla niego podejście na zasadzie skorzystałem z toalety rano i potem brałem prysznic, jest wystarczającym przygotowaniem się do tego, żeby pójść w anal. Powiedz mi, poszłybyście na to? Nope. A potem to przekładają na kobiety. Ja jestem świadoma, że no, to jest jednak wkład, wymaga przygotowania, żeby nie było żadnych czekoladowych niespodzianek po drodze, nie? Nie wiem, co jadłeś, nie wnikam, nie chcę tego potem mieć na sobie w żaden sposób. Ale wiecie, generalnie jakby ten klimat, nawet jak się łączy z seksem, to ten seks musi być bezpieczny, tak? Nie, to jest swoją drogą, wiesz, fajnie się badać, fajnie używać prezerwatyw, antykoncepcji i tak dalej, żeby nie było potem, że po jednej sesji nagle się mały klimaciarz będzie rodził, nie? To by było zabawne. Nie! Dlaczego nie? Nazywałby się Klimek. Nie, w ogóle to jest jakiś mój najgorszy koszmar. Nie, kurde, ludzie, zabezpieczajcie się, badajcie się, sprawdzajcie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Nie róbcie dzieci w taki sposób. Używajcie poślizgu, też warto. Jak jest za sucho, to też nie znaczy, że dobrze. Ja wiem, że bardziej boli drugą osobę, ale to nie znaczy, że powinno w taki sposób. Zapowietrzyłaś mi nieżonę. Czy małym klimaciarzem? Zdecydowanie tak. O, jak słodko. Mam takie przeczucie, że już nasz klimat nigdy nie będzie łączył się z seksem. Bo na pewno jedna drugą zapłodni. Bo Ola chyba miała na myśli tych ewentualnych mężczyzn w naszym łóżku. Boże, świetnie, ja teraz tak, ja mu będę kazała 3 prezerwatywy na raz zakładać, bo mi się przypomni mały klimaciarz. Wiesz co, jeszcze możesz ty się zabezpieczyć, brać tabletki albo jest chyba jakiś żel, który zabija plemniki. Coś by się znalazło. Zawsze w ostateczności jest tabletka po... Albo zakon. Tak, albo podczas okresu. Ty nie mów takich herezji, nie opowiadaj, co ty? Nie opowiadaj takich herezji, bo... Ktoś uwierzy, że na przykład ząbek czosnku w pępku działa jako antykoncepcja, albo nie wiem, tam wypłukanie się Coca-Colą po... Bo ja już o różnych pomysłach słyszałam. Co? A z tego co wiem, to Brawo już w Polsce nie wypuszczają. Może właśnie to źle. Ja nie wiem, gdzie ty to czytałaś, takie rzeczy, takie herezje, ale... No ja w strasznych miejscach w internecie jestem po prostu. Okej. Okay. Dobrze, że nie piszą tego na FetLife, bo jeszcze ktoś naprawdę by uwierzył. Ale jeśli chodzi o w ogóle temat całego tego odcinka, ja jestem bardzo ciekawa, jak inni się do tego odniosą i myślę, że to jest dobry temat do założenia na forum, dlatego że myślę, że kogo byśmy nie zapytały, widziałby to troszeczkę inaczej. Jak najbardziej, ja sobie zdaję sprawę, że ja mogę powiedzieć, że mnie denerwuje, jak nie ma seksu. Ty możesz powiedzieć, że bez seksu tego nie widzisz. A przyjdzie właśnie Fej i powie, a u mnie na sesjach seksu nie ma. Także możemy się kłócić po prostu pomiędzy tym. A każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby. I ja nie neguję tego, że BDSM jest po to, żeby nam było lepiej w łóżku, żebyśmy mieli lepsze orgazmy i tak dalej. Jednak z mojego punktu widzenia, szczególnie jak ktoś wchodzi, raczkuje w klimacie, powinien seksy odłożyć na później albo zrobić sobie dobrze podczas sesji i seksy robić potem, nie wiem, parę godzin później albo następnego dnia, myśląc cały czas o tym, co się działo dzień wcześniej, a nie łączyć jedno z drugim. Takie jest moje zdanie, ale nikt nie musi mi słuchać. Dbanie po prostu o swoje emocje jest fajne, czyli ich nadmiar
na samym początku drogi też nie jest fajny, bo, no, bo prowadzi czasem do durnowatych decyzji. Tak, bardzo szybko się zapowietrzamy, chcemy więcej, 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 potem się okazuje, że no, dochodzimy do takich miejsc, gdzie niekoniecznie powinniśmy dojść, mimo tego, że wszystko jest dla ludzi. No albo i przychodzi wypalenie bardzo szybkie z klimatu, bo przecież takie historie też są, gdzie wydarzyła się krzywda przez to, że chciało się za dużo, za szybko, no i się skończyło. To tak jak Fej powiedziała kiedyś, że czasem warto poczekać i znaleźć odpowiedniego partnera, a nie brać kogokolwiek, żeby teraz już zaraz spróbować, żeby jak najszybciej klimaty robić, a potem żeby się nie okazało, że właśnie zrobi się komuś krzywda tylko po to, żeby zrobiła się jak najszybciej. Tak trzeba myśleć, po prostu. Tak, także tym pozytywnym akcentem, że używamy mózgu i dbamy o swoje zdrowie. I nie robimy małych klimaciarzy. I nie robimy małych klimaciarzy. To jest przypadek. Tak. Słyszymy się następnym razem. Do zobaczenia. Bajo. Pa. Do usłyszenia.